serdecznie na gali przedsiębiorczości, podczas której poznamy laureatów Nagrody Burmistrza Jarocina pana Adama Nowickiego w dziedzinie gospodarki. Szanowni Państwo, nie ma biznesu bez sztuki, a przecież sztuka to też jest biznes. Wszyscy jesteście artystami. A już za chwileczkę muzyka. Proszę Państwa, niecodzienny, klimatyczny występ z tego pięknego wnętrza Pałacu w Tarcach. Mam nadzieję, że wszyscy przeniesiemy się do Francji. Przed Państwem trio Anny Hameli. Duże brawa, proszę Państwa. Jarocin, gmina Jarocin, jarociński samorząd stwarza, mamy nadzieję, dogodne warunki, ale to już Państwu pozostawiamy do oceny, bo nie będziemy sami się chwalić, panie burmistrzu, do rozwoju waszego biznesu. Ważne, tak jak wasze inwestycje są inwestycje gminne i tutaj szereg zmian, które wprowadziliśmy, spowodowały, że te inwestycje w tym roku z samego budżetu gminy to ponad 54 miliony złotych. W sumie grupa kapitałowa gminy Jarocin w tym roku zamierza zainwestować 233 miliony złotych. Jest to ewidentnie rekord w historii naszej gminy. Priorytetem jest dla nas oczywiście wasza działalność i zawsze będziemy wam służyć i wasze oczekiwania będą dla nas priorytetami. Pierwsza gala przedsiębiorczości to, słuchajcie, naprawdę komu przyznać, że to jest taki dylemat, taki kłopot, że nie było to proste. Nadszedł właśnie ten moment. Wspaniałej statuetki, którą wyrzeźbił i wykonał Michał Gładkiewicz. Chciałbym również to, o czym już się wspominali, że firma zależy od waszych pracowników. W jakiś realny sposób pomóc w rozwijaniu działalności. Dlatego oprócz tej nagrody tytułu chciałbym wam przekazać promesę dla każdej z firm dwóch mieszkań, które będziecie mogli zadysponować dla swoich pracowników, którzy dla rozwoju będziecie potrzebowali ściągnąć spoza naszej gminy, a którzy mieliby pracować w waszym zakładzie.